O sposobach zapisywania dźwięku na taśmie magnetycznej już Wam opowiadałem. Były to formaty DAT i format analogowy. Format analogowy zapisuje dźwięk na taśmie magnetycznej z modulacją AM, czy to kaseta kompaktowa, czy magnetofon szpulowy. Natomiast format DAT jest to zupełnie inny sposób zapisywania dźwięku. Jest to dźwięk cyfrowy. Zapisuje się on magnesując taśmę blisko nasycenia i zapisuje się tam strumień danych cyfrowych. Natomiast jest jeszcze inny sposób zapisywania dźwięku analogowego z modulacją FM. Zapis dźwięku z modulacją FM wykorzystywany jest na zwykłych taśmach magnetowidowych systemu VHS, ale systemu VHS stereo. Ta taśma niestety jest zapisana w mono, ale ta taśma już ma zapis dźwięku stereo Hi-Fi. Widzicie stosowny znaczek. Tu niestety tego znaczka nie ma. No ale dobra, mniejsza o te taśmy, których pewnie i tak już nigdy nie odtworzę, bo magnetowid mi się zepsuł. Używałem kiedyś tego modelu magnetowidu stereofonicznego klasy Hi-Fi do zapisywania dźwięku, dopóki mi się ten magnetowid nie zepsuł. Niestety naprawa tego magnetowidu dla mnie jest nieopłacalna. Jest tutaj uszkodzony zasilacz. Znalazłem inne sposoby zapisywania dźwięku z dobrą jakością. Wykorzystuję tutaj magnetofon DAT albo mini disk. Chociaż muszę powiedzieć, że zapis dźwięku na tym urządzeniu i na innym szpulowym magnetofonie jest z jakością wystarczającą dla mnie, ale wykorzystywałem kiedyś ten magnetowid w swoim systemie Hi-Fi, kiedy nie miałem tylu rodzajów nośników, tylu rodzajów urządzeń, żeby cieszyć się dobrą jakością muzyki. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście jakość dźwięku była wystarczająca. System VHS poszedł w zapomnienie. Mało kto dzisiaj używa magnetowidów. Swoje taśmy zdążyłem już przegrać na format cyfrowy z filmami. Więc ten model pozostanie na półce jako obiekt muzealny dla prawnuków, że kiedyś coś takiego było używane. No dobrze, przestańmy zajmować się tym akuratnym modelem magnetowidu. Tam widzicie głowicę wirującą. Jak to jest zrobione, pokażę Wam na schematach blokowych i omówię, jak można było cieszyć się dosyć wysokiej jakości dźwiękiem zapisywanym za pomocą właśnie takiego magnetowidu. Na początku przypomnijmy sobie cechy szczególne zapisu na taśmie magnetofonach analogowych. Żeby zapisać dźwięk na taśmie magnetycznej, w magnetofonie należy sygnał małej częstotliwości zmodulować amplitudowo z powodu pętli histerezy nośnika magnetycznego. Otrzymujemy w ten sposób prawie niezniekształcony sygnał, a przy zastosowaniu kompresorów dynamiki i redukcji szumu dość duży odstęp sygnał-szum. Pasmo zapisywanego dźwięku w większości popularnych deków sięga o 15, może 17 kHz, a to z powodu niskiej prędkości przesuwu taśmy względem głowicy, czyli około 48 mm na sekundę. Przez wiele lat to w zupełności wystarczało, gdyż źródło sygnału, jakim jest transmisja radiowa w eterze na falach UKF, dostarcza sygnał w paśmie od około 50 Hz do 15 kHz. Stacje radiowe często stosują kompresory dynamiki, więc popularny kasesiak z zapasem spełnia oczekiwania amatorów nagrywania. Nawet transmisja radiowa przez satelitę nie miała dużo lepszych parametrów od tzw. FM-ów. Pamiętam, jak RMF FM nadawało koncerty w roku 1996 i ja rejestrowałem takie koncerty z tunera TV-SAT. Zdaje się, że wtedy nadawali na transporterze Astra. Ale pojawiły się inne źródła, w tym płyta cyfrowa, a później platformy strumieniowe jak Bandcamp czy Tidal. Te źródła oferują jakość dźwięku przewyższającą możliwości kasety, a magnetofony szpulowe są bardzo nieporęczne, drogie
No i nie występują w wersji mobilnej. Wielu audiofili posiadających magnetowidy Hi-Fi próbowało nagrywać z powodzeniem na kasetach VHS bez obrazu. Czym różni się ten zapis od wspomnianego poprzednio? Po pierwsze, fala nośna modulowana jest częstotliwościowo. Sygnał lewego i prawego kanału modulują odpowiednio nośnie. 1,4 MHz plus minus 10 kHz i 1,8 MHz plus minus 10 kHz. Dewiacja nie przekracza 150 kHz. Stop. Modulacja? Co to takiego? Przed zdradzeniem szczegółów dźwięku Hi-Fi na taśmach VHS powiem kilka słów o modulacji. Notatki z technikum mówią, co następuje. Modulacja polega na nałożeniu sygnału informacyjnego, czyli małej częstotliwości, na falę nośną, czyli wysokiej częstotliwości. Modulacja jest operacją nieliniową i wykorzystuje elementy nieliniowe. Mamy modulację harmoniczną, gdzie wyróżniamy modulację amplitudy, tak zwaną AM, częstotliwości, tak zwaną FM i fazy, tak zwaną PM, oraz impulsową, czyli modulację amplitudy impulsu i modulację czasu trwania impulsu, PWM. Mamy jeszcze modulację kodową. Modulacja amplitudy polega na zmianie fali nośnej za pomocą sygnału modulującego. Parametrem charakterystycznym modulacji AM jest współczynnik głębokości modulacji. Jeżeli ma on wartość powyżej 100%, następuje zniekształcenie sygnału, czyli przemodulowanie. Modulacja FM polega na zmianie częstotliwości fali nośnej za pomocą sygnału modulującego. Częstotliwość sygnału zmodulowanego rośnie ze wzrostem sygnału modulującego. Dla ujemnych wartości sygnału modulującego częstotliwość sygnału zmodulowanego maleje. Parametrem charakterystycznym jest dewiacja częstotliwości oraz wskaźnik dewiacji częstotliwości. Modulacji FM raczej utrzymuje się stałą dewiację. Informacja dźwiękowa jest zespołem sygnałów o różnych częstotliwościach. W charakterystyce widmowej obok krążka o częstotliwości nośnej występują dwa pasma zwane wstęgami bocznymi. Fala nośna nie zawiera informacji, ale pochłania znaczną część energii nadajnika. Przy przesyłaniu informacji w eter korzystne jest usunięcie fali nośnej wraz z jedną ze wstęg bocznych. Jest to modulacja jednowstęgowa. Odbiornik odtwarza sygnał fali nośnej za pomocą generatora. Myślę, że to jest aż nadto informacji dodatkowych. Czyli wiemy już, co to jest modulacja i jak działa w przypadku radioodbiorników. Modulacji szczegółowo omawiać nie będę. Być może kiedyś pojawi się jakiś film dotyczący transmisji na falach radiowych. Na razie nie chcę się tym zajmować. Te notatki ze szkoły powinny Wam wystarczyć, żeby zrozumieć, jaka jest różnica pomiędzy zapisem analogowym w magnetofonie kasetowym, gdzie wykorzystywano modulację AM, a jaka jest różnica w zapisie magnetowidowym dźwięku Hi-Fi, gdzie jest wykorzystywana modulacja FM. Do tego być może kiedyś tutaj wrócimy, jak będziemy omawiać jakiś radioodbiornik, gdy pojawi się taki w naprawie. Wróćmy więc do tematu tego dźwięku w magnetowidach Hi-Fi. W magnetowidzie Hi-Fi sygnały lewego i prawego sygnału fonicznego znajdują się między sygnałami chrominancji i luminancji zapisanymi przez głowice wizyjne. Wybrano takie położenia, żeby nie wprowadzać zakłóceń do obrazu. Zastosowano też ciekawy trik, o którym mówiłem w przypadku datów. Głowice wizyjne mają azymut plus minus 6 stopni, a foniczne plus minus 30 stopni. Wyklucza to interferencję obu kanałów, obu sygnałów. Dzięki temu, że głowice foniczne umieszczone są na bębnie z głowicami wizyjnymi, rzeczywista prędkość przesuwania się głowic względem taśmy wynosi 4,9 m na sekundę. Umożliwia to zapis szerokiego pasma częstotliwości. Ponadto dzięki sygnałom kontrolnym mechanizm magnetowidu tak ustawia prędkość przesuwu taśmy względem bębna, czyli około 23,4 mm na sekundę, że jest ona zawsze stała. Uniknięto w ten sposób słyszalny poziom kołysania dźwięku. W magnetowidach jest on na poziomie 0,005%. Kto to usłyszy? Kto usłyszy taki wow and flutter? Jaki jest w magnetofonach kasetowych, wiecie już z odcinków poświęconych temu tematowi. Zastanówmy się, jak zrealizowano tor zapisu i odczytu w magnetowidzie. Widzicie skany z instrukcji serwisowej magnetowidu przedstawionego na wstępie filmu. Jak widzicie, tutaj są dwa tory foniczne. Jeden to tradycyjny tor mono, na który magnetowid przełącza się w przypadku wystąpienia zakłócenia drugiego sygnału, czyli sygnału stereo. Oczywiście występuje też tor wizji, ale nie będziemy tego tutaj omawiać.
Po wybraniu źródła sygnału przez elektroniczny przełącznik, informacja foniczna trafia do układu redukcji szumu. No jest on podobny do systemu DBX, który już omawiałem w serii filmów o magnetofonach kasetowych. Kompresja sygnału tutaj wynosi 2 do 1 w skali logarytmicznej. Dodatkowo wprowadzona jest preemfaza. Preemfaza to zwiększenie amplitudy dla większych częstotliwości w celu usunięcia składowych szumu, które dominują w tym zakresie. Tak, przypomina to działanie Dolby B, Dolby C. Charakterystyka reduktora szumu jest kształtowana dolnoprzepustowym filtrem małej częstotliwości w zależności od maksymalnej wartości amplitudy sygnału w detektorze szczytowym. W generatorze VCO, czyli taki, który jest przestrojony napięciem, mamy modulację FM dla nośnych 1,4 MHz i 1,8 MHz. Na wyjściu mamy sumator sygnału lewego i prawego, za którym znajduje się wzmacniacz. Po przejściu przez przenośnik transformatorowy sygnał foniczny trafia do dwóch głowic wirujących na bębnie. Podczas odtwarzania oczywiście następuje proces odwrotny. Po przejściu przez wzmacniacz sygnały są rozdzielane za pomocą filtrów środkowo-przepustowych. Na ich wyjściach znajdują się detektory ciszy, czyli zaniku sygnału. One to właśnie decydują o przełączeniu się na zapasową ścieżkę mono w przypadku uszkodzenia taśmy. Demodulacja sygnału audio odbywa się w detektorze fazy pętli fazowej PLL. Usuwa się tutaj zakłócenia, które powstają podczas pracy przełącznika głowic na wirującym bębnie i wyciąga się sygnał akustyczny. Oczywiście taki sygnał należy przywrócić do oryginalnej dynamiki, więc następuje ekspansja sygnału i demfaza. To ostatnie przywraca prawidłową zawartość wysokich tonów. Na wyjściu mamy elektroniczny wyciszacz, który używany jest podczas innej funkcji niż odtwarzanie. Wiecie już, jak działa na pozór ten skomplikowany system zapisu dźwięku w magnetowidach. A jakie są jego parametry? Modulacja FM, zapis przez głowicę wirujące z prędkością 4,8 m, muszą mieć wpływ na jakość. Charakterystyka częstotliwościowa nie jest imponująca, bowiem wynosi tylko 12 kHz. Jednak dynamika z redukcją szumu osiąga 80 dB. I to tak samo jak w przypadku kaseciaka z DBX-em. Zniekształcenia nieliniowe również są mniejsze, bo nie ma na nie wpływu saturacja taśmy. Wynoszą one tylko 0,3%. Rekordowo niski jest wow and flutter, o którym już mówiłem, jest on na poziomie 0,005%, bo prędkość taśmy kontrolowana jest w pętli fazowej. Oczywiście te dane dotyczą tylko ścieżki stereo, bo ścieżka mono ma te parametry no dużo gorsze. Modulacja FM jest odporna na niejednorodność nośnika, z czym spotykamy się w magnetofonach analogowych, gdzie nie ma dodatkowych ścieżek zapasowych, korekcji błędu, czy też na tyle wysokiej prędkości przesuwu taśmy, aby ubytki w warstwie magnetycznej zamaskować. Modulacja AM jest podatna na pozostałość magnetyczną taśmy, starzenie się nośnika, wpływy zewnętrznego pola magnetycznego, samokopiowanie się, bowiem takie zakłócenia odbijają się na amplitudzie sygnału zapisanego na taśmie. Ponadto zapis z modulacją FM na taśmie magnetycznej wyeliminował stratę konwersji sygnału elektrycznego na rozkład pola magnetycznego, więc wzmacniacze sygnału nie muszą mieć wielkiego wzmocnienia. Systemy magnetowidu pozwalają na wykorzystanie jego funkcji przy zapisie muzyki, czyli licznik czasu rzeczywistego, indeksowanie nagrań, programowanie audycji do zapisu. Wadą jednak jest spora awaryjność magnetowidów i rozmiary nośników. Kaseta VHS jest naprawdę duża. Mam nadzieję, że miło spędziliście te kilkanaście minut. Jeśli podoba się Wam kanał, zachęcam do subskrypcji, komentowania zgodnie z wytycznymi społecznościowymi YouTube i do polubienia tego filmu. Zapewniam Was, że jeszcze omówimy dużo ciekawych rzeczy. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas i zachęcam do obejrzenia pozostałych filmów na kanale. Cześć!